Witam w drugim odcinku. Zagrajmy razem w Tribute. Wad? Mapa druga. Mapa druga. Feuer and Weather. Jak ty to wymawiasz? Nie wiem. Feuer und Wasser. To jest z niemieckiego. Po niemiecku. On tak, to przekombinowałem. Ja tego też jeszcze nie powiedziałem, ale nazwy wszystkich poziomów tutaj, w tym wadzie, to są tytuły piosenek. Pierwszy to też Epic Saga Begins, to było akurat tego. Weird Al Jankovic, tak? Weird Al Jankovic. A Feuer und Wasser to jest Rammstein. No właśnie. No właśnie. Bierz backpacka, ja wcześniej wziąłem, no to jedziemy, no to, nie? To jedziemy z tym koksem. No i tu będzie miła niespodzianka. Tradycyjnie kłódcenka. Czerwona buteleczka oczywiście zwiększa maksymalny poziom zdrowia. Tak. Jak słychać, muzyka jest na literę U, ktoś wie? A z Unreala. No to jest w ogóle bardzo trafiony soundtrack. Ja uważam, że praktycznie tą muzykę może do praktycznie w każdej gry wrzucić bez problemu i nie będzie wiochy, nie? No. To może tak. Nie pamiętam, kto dokładnie tą muzykę zrobił. Czy ten, czy Van den Bos, czy Brandon, niestety. Tak. Może tak, słuchaj. No. Który jest najtrudniejszy klucz? Może pójdziemy najtrudniejszą ścieżką. Tak na dzień. Albo zaczynamy po prostu od lewej. Może zaczynamy tak, żółty. Czerwony, niebieski, o. Niebieski na lewo. Chyba jest najkrótszy, tak mi się wydaje. A żółty chyba jest najdłuższy. No to może nagrajmy na dłuższy, a potem krótsze będziesz jak chcesz. No to w sumie nie ma się co kłócić, tak naprawdę. Po prostu chodźmy i już. I tak musimy wszędzie pójść. No, dokładnie. Amunicję mamy. Dobra, grzejemy. I to jest taka mapa, która się składa z trzech części, które są od siebie odmienne. Mhm. Tak to miało wyglądać. Żółty klucz to jest część taka słoneczna. Niebieski, to można się domyślić, że jest taka część wodna. I czerwony, no to bardziej się z lawą kojarzy. Powiedz mi, czy jakbyś tam poszedł, tu został, czy przewidziałeś, to pewnie tak, bo to by było nierealne. W jakim sensie? No idź tam, ja tu zostanę, bo to się chyba zamyka. Znaczy, to jest później teleport. Krótka piłka. Nie pamiętam o tym, no dobrze. Było właśnie tak specjalnie postawione, że ten, kto jest ten, kto pomyśli, to stwierdzi, że można ich zabić, bo to nawet widać, że jest ten crusher. A niektórzy ten się A to jest ten, jak on się nazywa? Arbus, Watermelon. Watermelon. No, on był stworzony na potrzeby inwazji. To jest potwór zrobiony przeze mnie tak w ogóle. Ty to zrobiłeś? Tak, ja tego potwora zrobiłem. Wyszło. Wyszło. Dobra. Teleporty zostały tak zrobione, żeby gracze się nie mogli stelefragować. W tym momencie jest to i tak niemożliwe, bo już Zandronum wprowadził flagę, żeby nie telefakować kolegów, tylko po prostu, tak jak ja w tej chwili przez niego przelazłem, nie? Normalnie jest to niemożliwe, on mnie blokuje. Jest to fajna flaga, ale trzeba się pilnąć, bo można kolegę nie chcąc postrzelić. Tak jest ten, friendly fire włączony. Tak. Ci magowie, których to widzieliśmy, to są ściągnięci z tego, ze strony Tormentora. Powiedz, czym się inspirowałeś, jeśli chodzi o to pomieszczenie tutaj, bo to jest ciekawe. Też mapą Unreala. Patrzcie, i teraz spawnąłem się w miejscu, gdzie zginąłem. Teraz zaczęło to działać. Nie, spawnąłeś się w tym miejscu, gdzie zginąłeś, bo tutaj ten skrypt nie działa. Aha. No, to czemu tam dałeś? Tak miało być? Dlatego tam dałem, dlatego jak wcześniej było, że po przejściu połowy mapy się spawnujesz w innym miejscu, nie? No to właśnie to jest ten skrypt, który się tym zajmuje. Po respawnie masz automatyczny teleport. To mi się kojarzy z Q2DM1 The Edge mapa. Oczywiście ona trochę inaczej wyglądała, ale chodzi o te wiesz, spirale, nie? No, były takie schody. Tam, było potem winda na końcu. Ale no. Nie, to było zrobione na podstawie tej mapy Sunspire z Unreala. W ogóle nie przypomina, ale muzyka chyba jest nawet ta sama. To jest w ogóle fajnie, bo w pliku tekstowym nie podajesz tyle informacji, ile będzie w tym let's playu, tak jest prawda. To ja się dowiem więcej teraz tak naprawdę od niego, niż to, co bym się mógł normalnie dowiedzieć na co dzień. Także... Fajnie. A te potworki to jest... co to jest? No to jest znane. On się chyba Fral nazywa, no. Generalnie głosy ma wycięte z Blooda, ale grafika jest autorska. Nie było chyba tego potwora w żadnej grze wcześniej. Pomieszczenie dosyć fajnie zrobione jest. Niestety pod kartą Adi to lustro takie w podłodze daje ostro w dupę. Pod Engine to znacznie lepiej działa. Tak, zgodzę się, ale wiesz co, słuchaj, ja nie chcę tutaj robić wojen między AT i Nvidia, bo powiem szczerze, no, jeśli chodzi o sterowniki, Nvidia ma lepsze sterowniki, zgadzam się. Jednak poprzednią moją kartą był Radeon i były to Radeony różnych maści, łącznie z kiszkami, że tak się wyrażę.
i grałem zawsze w Skulltaga na OpenGL-u i wyczytywałem na forach różne dziwne rzeczy, które ludzie mieli i ja tego nie miałem, więc ja myślę, że to jest troszkę wyssane w palca i pan Graf... Ale tak miałeś tam jeden problem z teksturą, pamiętam. Taką dynamicznie generowana tekstura, która u mnie działa bardzo dobrze, a u ciebie powodowała spadek klatek do pięciu. Tak, tak, no, tak, więc... tak, zgadzam się. To zostało naprawione, ale to też była wina portu po części. No, ale nikt do tego głośno nie mówi, bo wiesz... Bo najlepiej jest wszystko zwalić na firmę. Ja i tak uważam, że AMD jakby nie istniało, to płacilibyśmy za karty graficzne dwa razy więcej, także... Jak ktoś jedzie na jedną firmę, to jest po prostu głupi, nie zdaje sobie sprawy, że konkurencja jest potrzebna. Ale nieważne, nie mamy gadać o kartach. Wyszło. Wyszło. Palacz. No najlepiej go brać na dwa baty, że się tak wyrażę. No, wtedy nie ma szans praktycznie. Albo jeden... Plazmę dałem, no. Plazma jest. Mhm, tak. I tutaj będzie przyjęcie golubów. O! Oni się tutaj spawnują, dopiero jak się wyjdzie w tym miejscu. No i dobrze, oszczędzę z Bendwicha, nie obudzą się, bo oni byłyby usłyszeć, nie? Nie, bo to jest zrobione po to, żeby się nie pozabijał z dołu. Aha, taki... Tak fajnie, tak, to dobrze. Tutaj się coś tak kisi, ale to znowu jest tylko pod ATI. Pod A co się gasi? Kisi to się... Nic nie... Znaczy, jak gram pod softem, to mi się nic nie zakisi. Jak obejrzysz ten film, to zobaczysz, co się kisi. Ale czekaj, ty masz teraz... A ty masz ATI, nie masz, masz... przezroczystej podłogi w takim razie. Znaczy lustra. Nie. Ty masz ATI 5850. To tak, jest dobra karta. No jest, no ale wiesz, implementacja OpenGL-a jest, prawda? No jest, no tak, chociaż to się poprawia. No seria tych nowszych kart jest dosyć dobra. Ojej. Chodzimy poczytać książkę. Tak, biblioteki. W każdym wadzie i w każdej mapie dumowej musi być biblioteka. Bo potwory są oczytane. Tak. Szczególnie te imp. Oczytane potwory, kurwa. No i niestety zaczynasz... A nie, zaczynasz w tym samym miejscu, jest flaga włączona. Jakby dobrze, nie jest, dobrze jest. Zaczyna od początku, tak? Tak, no. Tylko, że ja to uznałem, że ta mapa jest na tyle skondensowana, że można tak zrobić. Można. Ale no, nie jest... Przyjemnie patrzeć jak kolega łota i tak iść do niego, nie? Lepiej od razu pomóc. Tym bardziej, że jak tutaj są takie trzy ścieżki w tej mapie zrobione, każdą ścieżkę może robić niezależnie, tak więc jak jeżeli na przykład gra graczy... Trzech, to... Możemy każdy to, może pójść w swoją stronę i razem przejdą mapę 4 razy szybciej. Dokładnie. No mnie to na singlu przejście tego, to znaczy ja grałem jeden, jak my teraz w dwójkę, to znaczy po prostu wymusiłem tryb multiplayera pod singlem i zajęło mi przejście tego 4 godziny, ale przyznam się, że grałem pierwszy raz w życiu sam. Ja to grałem, ale z tobą kiedyś, to znasz na pamięć. No nie znam tak na pamięć, bo też ostatnio dawno temu w to grałem. No i bardzo dobrze, taka przerwa nam tylko dobrze zrobi, będzie fajnie się grać. To, że to robiłem, to nie znaczy, że wszystko pamiętam. Zasmakujesz na nowo. Tak. Ojej. On dużo życia ma. Szkielet, który atakuje z nienacka. Tutaj jest sekret. Z piąchą. Gdzie? Poka. Tu. No, wystarczy ale wystarczy wcisnąć. Nie, aha, wystarczy wcisnąć. No psz. Jest jeszcze 4 sekrety pozostałe tak naprawdę. No i nowa dostawa też odnieść. Boks. Pudzianowski. A nie, Pudzianowski nie boksuje. Kulej, ale Kulej nie żyje. To nie wiem. No ten. Hardcore w boksu. Ale to nie jest bokser. No. On jest... On jest kulturystą. No, on jest kulturystą i leje Neymana. Tak. I wpierdala stejki. Nie sztejki, tylko stejki. Zalewa steak. Się zawsze... Zalewa przy tym się upiera, że to są sztejki, a nie, to steak. Są stejki. Steak. A ja mówię sentymentalny. Mhm. Jest jeszcze nieważne. Taki, tutaj taka mała uwaga, jakbyś szliśmy z tego pomieszczenia, automatycznie obudził się potwór. I to jest zrobione nie po to, żeby gracza zaskoczyć, tylko po to, żeby gracz zobaczył, gdzie jest potwór i gdzie powinien teraz iść. Po to, żeby nie było takiego zastanawiania się, tak, że ja teraz coś tam wcisnąłem i kurwa, gdzie ja teraz mam iść dalej, nie? Bo to jest też strasznie wkurzające w wadach, jak ludzie tak robią, że wciskasz jakiś przycisk, coś się stanie na drugim końcu mapy i zastanawia się, co się stało. No ale to już wiesz, to już wina mapera, ludzie po prostu nie myślą, no. No ja jak robię mapy, to właśnie się staram unikać takich sytuacji. To nie jest fajne. Tutaj naprawdę trzeba być mistrzem, żeby się zgubić. Mr. Palacz.
został zburany. Tak. No i force field zniknął, a my możemy się udać windom. Ta... Z winda, która idzie szybciej niż gracze spadają. Tak, ale strasznie dałeś dopał jej. To chyba maksymalnie, co może. No, a w Unrealu też były takie windy w tym poziomie, na którym jest oparty ta część tej mapy. Mm. Tak więc to jest tribut. No cóż. To jest tribut. Dostałem plaszczaka w twarz. To jest kluczyk. Ta. To jest zwykły ten światełko, nie? To są tekstury, efekt. Jeżeli to dobrze pamiętam. Ale to bardzo ładnie wygląda pod softem nawet. No, taki efekt. A stosowałeś slupy w tym wadzie? Jakieś? Pewnie tak. Może. Chyba tak, ale starałem się tego unikać, bo stwierdziłem, że to jest niepotrzebne. Najgroźniejszy potwór. Chyba potwór, który najbardziej tańczy, jak się do niego strzela. No i to jest tyle, nie? No i mamy powrót, bo mamy żółty klucz. Możemy teraz wcisnąć Dzień Honory. To bardzo szybko idzie. A no mogę w sumie, bo każdy dostaje. I teraz ten klucz się pojawił też tam. 12 minut to nam zajęło, więc myślę, że zmieścimy to w jednym odcinku. 12 minut. No to była w sumie najdłuższa część. Tak? Tak, to była najdłuższa część. Znaczy ta czerwona część jest podobnie długa, ale nie jest chyba dłuższa od tej właśnie. Mhm. Co jakiś czas mógłbyś tutaj wspomnieć, co robiłeś, jak tworzyłeś, bo to jest ciekawe, nie? No ja bym chętnie powiedział, no ale no, nie robiłem tego, więc nie wiem, nie? Nie, no tak jak mówiłem, jak robię mapy, to zazwyczaj jestem na żywioł po prostu. Hmm. Nie rysujesz jeszcze nigdy mapy, żeby tak stworzyć... Czasami coś tam rysuję, ale to jest tylko takie bardzo mocno poglądowe. Mhm. Tak żeby po prostu wiedzieć, jak to rozłożyć. Ale nie, ja rysować generalnie nie umiem, zawsze jak rysuję, to wszystko wychodzi koślawo. No ja też nie umiem rysować, ale ja nie jestem od rysowania. Poza tym nadszedł czas napierdalania, nie? Tak. No. To jest sekret, to pamiętam. Sekret. Ten sekret chyba jest widoczny na mapie. No ale, to tak. Czy tak? Zobaczmy. Pewnie tak. Zdziwiłbyś. Nie jest. No to trzeba znaleźć. Nie byłeś sentymentalny. Nie oznaczyłeś. Pajączki. Nie no, to teraz pod kołpem jest bardzo proste. O kurde. Nadziałem się na kompatflagę, że aktorzy są nieskończenie wysocy. Jak to możliwe? No, chyba tego nie wyłączyłem, czekaj. W ogóle... Używam tych twoich ustawień, nie? No, ale one je trzeba ustawić na sztywno. To nie mogłeś to konfika. Ale ja dostałem od ciebie to kiedyś. Jak się pamiętasz, jak to się nazywało? Nie wiem. Kompak... Jezus, tego to ci nie powiem. Bo dzisiaj też coś... Nie. No... To trochę do pupy. Cholera. Ale to w niczym nie przeszkadza tak naprawdę. Możemy to zostawić. Na razie nie. Najwyżej później się to przełączy, jak będę pamiętał. Niebieski hełm zwiększa maksymalną ilość pancerza o 1. Dzień dobry. Mogę spróbować się sobie zaflagować. Nie wiem dlaczego idę jak tworzyło... jak tworzył... Co? Exploit! Aha, wsadziłeś się w niej. Można, to był exploit, nie? Cheaterze! No ale chciałem zaprezentować po prostu, jak to można zrobić. No niestety wszystko się telefraguje w domu, tak to jest stworzone. A ja miałem powiedzieć odnośnie krówki, że jest też tak, jak krówka zobaczy pierwszego gracza, to pamięta ten ID tego gościa, nie? I dopóki go nie ubije, to będzie go atakować. I bardzo rzadko się zdarza, żeby zrezygnowała i odwróciła się i oddała. No. To trzeba mieć pecha. Tutaj nie wiem, dlaczego ID tak postanowiło to bo zostawić. Bo te potwory się obracają tylko i wyłącznie wtedy, kiedy odgrają tą klatkę bólu, a dla krówki szansa na to jest dosyć niska. Tak pain więc change, to się zwane, po prostu tak? Bardzo rzadko, no, bardzo rzadko się to zdarza. Okej. Okay. Open. Open. To było w tym wadzie, gdzie był święty Mikołaj. Tak, ale to są lata wstecz. O, za demon jeszcze. Z demon, no cóż. Nie no, do Doom Multiplayer jest okej, okay, jeśli ktoś lubi takiego czystego skula, ale ja nie będę tego portu reklamował. Ja się bardzo fajnie w CTF grałem. Kiedyś tak. Pod Skulltagiem to niestety to ludzie grają jakieś All Out War albo jakieś pseudomody z Call of Duty. Strasznie znaczy, All of War akurat pod Skulltaga jest genialne. To nie można... No to chyba jest po mnie. Super granatnik. No. Broń ze Skulltaga oczywiście. No tego tu mnie niestety nie ma.
Ja już nie pamiętam. Trzeba wrócić, wracam. Się otworzy. Ło. Okej. Okay. Let's go. O Jezus, ja wiem co tu będzie. A? Owieczki. To muzyka jest z Unreal. Tak. Z Unreal. No to dopał. Zebrałeś czerwoną kulę? Wyobrażasz sobie, jakbym miał Friendly Fire i teraz tym Doomsphere'em zaczął szaleć? Przecież bym cię zgnoił momentalnie. Czekaj, to ja wezmę drugiego. Znaczy, ja na razie środek czyszczę, wiesz? Wszystko będzie czerwone. Złotek. Krzysiu Kananowicz, nic nie będzie. No ale tą właśnie kulą możemy bardzo szybko wyryzać. No, ale dopiero połowę tak żeśmy przeryzali. Można no, zrobić mały infight. I z tyłu zaczęło się, uwaga, tak. Nie pamiętasz nich. To są te melony. 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 Melony też mogą pomagać. Mogą, tylko muszą się poobrażać. Tak. No właśnie idę fajnie wymyśliło, że są potwory z piekła, to nienawidzą siebie nawzajem. Tak samo bardzo jak nienawidzą gracza. No ale to gracza to tak, ale czemu oni się na siebie obrażają, nie? No bo nienawidzą się, to są wiesz. No bo programiści zrobili, żeby im HP schodziło i oni reagują, nie? A tak jakby... No ale jabłko nie zaatakuje, chyba że buga załapie, nie? No nie, ale no to musi być są bracia, nie? Mhm. Z pod jednej samicy wyszli. Samicy... AVP. A nie versus Predator versus Terminator, tak? A nie, to nie ten VAT, pomyliłem wątki. Nie, tam to. Nie, powiem szczerze, AVP mi się nie podobało. To było słabe. No w sumie tylko tak ten pierwszy poziom jest fajny. Tak jak napisałem, że jakbyśmy grali, to byłby Alt F4 od razu. Może kiedyś nie, ale teraz. Magic, na to... Magic Man! Ale to była przypadkowa rakieta, nie dla mnie. To jest tyle. Tu można łatwo oszukiwać, bo on jak się uprze na ciebie, to mógłbym teoretycznie pobiec tam na górę i pobciskać te przyciski. Tak. Chyba, że zrobi... No, mógłbym. Myślałem, tak. Że zablokowane są, że nie. Dopiero jeden... to jest celowo niezablokowane. No bo dlaczego miałem to blokować? Jeżeli ci się uda, to proszę bardzo. Możesz to zrobić. Możesz ich wszystkich olać. Mogę, ale... Nie, no bez jaj, bawimy się. A poza tym te knety są tak naprawdę ustawione po to, żeby pomóc tymi krówkami. We must do better. Czyli na przykład, jak zbierzesz tą czerwoną kulę, to bardzo niedobrym pomysłem jest zabijanie krówki jako pierwszej. No, ona jest akurat tak ustawiona, że bardzo łatwo ją zabić i tak naprawdę ona bardziej pomaga niż przeszkadza. No, chociaż ile akurat... krówka ma HP domyślnie? 5000? 4200 albo 4500, chyba jak to mi pan. To tak sporo. No, stojny chłopiec. Okej, okay, dobra, wchodzimy. To jest, ale jeden musi wcisnąć. Nie da się zrobić tak, że rozumiesz. Nie, bo są schody się podnoszą. No, ale to też jest specjalnie jest zrobione po to, żeby blokada. Się udało tego zrobić za szybko. Dobra, pula twoja. I dostajemy niebieski również. I powrót tak? No, zmienia się muzyka oczywiście na standardową. Tak. Tak. Taki mały żart prowadzącego, tak? Dobrze. Kurde, wciskaj. Nie martw się. Niebieski. Tak. Dobra, zostało nam czerwone. No to dziejemy. W sumie i tak nie miałeś wyjścia, żeby stworzyć takie trzy klucze dłuższe, bo to by VAT byłby krótki dosyć, no, gdyby nie takie zajawki, że tak powiem. Każda część mi się najbardziej podoba. Zawsze tak mapy generalnie robiłem. Jak robiłem na mapy na pół godziny, to już po prostu mi się kończyły pomysły, co dalej można wstawić. Wtedy to było znak, że trzeba kończyć mapę. No też nigdy na przykład z detalami tutaj nie przesadzałem, ani z takimi rzeczami, bo... To jest niepotrzebne, żeby mapa wyglądała dobrze. Może na przykład sobie o takie tekstury wstawić. To jest dużo prostsze, a też nie wygląda źle. Nie, teraz, no, jeżeli chodzi o rażących bugów to nie ma przecież. Jeżeli chodzi o tą sekcję tutaj, to jest dosyć dziwne, bo mi się to po prostu przyśniło. Coś takiego. A coś mówiłeś. No, czasami mi się po prostu śnią poziomy za Duma, jak robię. Później czasami staram się to zmapować. Tak. Dziwne. Jak to było, jak to budził się ten świeżek, tak? No, strzegam to. Symetrii. A, te potwory też są z tego, ze strony Tormentora.
Z piekorodem. Fallen, upadły, tak? Od razu mi się Requiem przypomniał. Requiem dla snu. Jak się, kolego śniegowy, nazywa to, ten efekt, co jest odbicie? To jest mirror jakiś taki? Nie wiem, o co chodzi. No tam jak, no bo tutaj jest, on tu powiela pomieszczenie, odbija po prostu, wiesz, o co chodzi, jak to się nazywa. To się jakoś fachowo nazywa. Powiela pomieszczenie? No, no widzisz, tak. Nie wiem, to jest... mirror. Okej. Okay. Znaczy to jest akurat to, co tutaj widać, to jest mapowanie do tekstury w tym miejscu. Fajny efekt w sumie, nie? Czyli po prostu silnik jakby bierze pewien punkt na mapie, i go wyświetla w tym miejscu. Renderuje ten punkt na teksturę normalnie. Mhm. No. Widać, że okay. Chłopaka jak chodzi. Przez to jest tak, też perspektywa tak trochę załamana tutaj, ale to właśnie tak miało wyglądać. Dobra, i tutaj też można w tym miejscu podejść z kilku różnych stron. Można tam dołem przejść, można też górą. Są dwie pary drzwi. Tak więc, no można po prostu z różnych kątów tutaj podejść. Tak jak zresztą było to rozwiązane w Unrealu też. Mapa niewiniona. A to Coco Lanter. No i 100% od nowa, tak? To jest wyleczenie się tak naprawdę. Tak. Śmierć bez konsekwencji. On był ładny wybuch, ale niestety... Jak ktoś naprawdę próbuje, to niech sobie zagra to pod singlem, to zobaczy, że to nie jest takie proste. No, my już to znamy w sumie. I w sumie możemy poszaleć, ale absolutnie to nie jest prosty VAT. My po prostu mamy ten komfort, że możemy sobie pozwolić na śmierć, nie? I grać dalej. Tak. Ja myślę, że jakbyśmy tak chcieli grać na serię z dwoma rzeczami, to by był... Film byłby naprawdę długi, dwa razy dłuższy. Musielibyśmy dużo ciąć. Nie, musielibyśmy dużo loadować przede wszystkim, nie? No, ale to by było nieciekawe. Bo sam VAT i tak jest na singlu 4 godziny, więc myślę, że jak wyjdzie 2-2,5 godziny, to będzie dobrze. Zresztą to jest w sumie nasz debiut, nie? No tak. W Duma, no. No tak. Ojej. Myślę, dużo osób. Na oce. O kurde. I to nas brak. Szkoda, się bardzo fajnie wyglądają, jak strzelają. Ognisty deszcz pada. Nie wiem, czy na światełka... Nie no, pewnie światła lecą pod G, ale ja tego nie widzę. Tak, ale aczkolwiek w tym miejscu nie widać. Aczkolwiek. 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 Tak. Ale nieważne. Bo to jest za jasno po prostu. Nie, no dobra, nie nasiłam się. Ale nie, no po prostu... Po prostu. Miałem kiedyś napisać... No właśnie, miałem napisać kiedyś zaledwie komentarz o to, aczkolwiek. On tak strasznie lubi to słowo, on mi strasznie razi. Nie no... No nie wiem, no jakoś się tak denerwuje. Iż, aczkolwiek... I to końcówki... Tak... A, jeszcze do tego... Czekaj, co ty tam mówisz? Ale nieważne. Nieważne. Ale to jest z serialu akurat. No wiem, no. Yes. Masz taki styl. Napijmy się, nie masz. Sekret? Nie. Jak ja zacznę nagrywać, to się będziesz mógł pośmieć ze mnie. Zabrałeś? Co? Zabrałeś sekret. Tak, zabrałem, no oczywiście. Ja złożyłem, ty zabrałeś. No ja jestem gościem, nie? Host czyści i nie będę dokańczał. No. To jest kościotrup. No, pamiętam. Jak, bro? Te schodki też właśnie zostały postawione w tym miejscu, żeby trzeba było trochę się... pomęczyć. Znaczy, żeby nie można było tutaj do tych kolesi podejść tak natychmiast. Tutaj strzelają. Hamburgera. To jest lew nagrany pod tył. Mhm. W ogóle oni nagrali przecież tego ostatniego bossa od tyłu, nie? Znaczy no. Od tyłu, no. No to odwrócili dźwięk. Akurat. My to źle mówimy, że jest nagrane od tyłu, jest po prostu odwrócony dźwięk, a nie od tyłu. Puszczony od tyłu. A Archvile to jest na przykład głos małej dziewczynki, zrobiony komputerowo. No, ale no, fajnie ona to wyszło. Ona tam chyba mówi coś takiego, why me, czy coś w tym stylu. Bo no, ten fajnie potwór to po prostu ma taką dwoistą naturę, że z jednej strony zabija, ale z drugiej strony też pomaga i on się widzi jako altruistę. Jak go zabijasz, to on się zastanawia, dlaczego to zrobiłeś, skoro był taki dobry. Przyznam szczerze, że kiedyś czytałem, jak te potwory zostały wskrzeszone do życia w Dumie, jaka była ich historia. A to wylatuje szybko z głowy. Ale no Arvile tego nie słyszałem. Oni generalnie zrobili te modele chyba z modeliny czy jakoś tak? No na tamte czasy tak.
i później porobili im zdjęcia i na podstawie tych zdjęć robili sprite. No sprite'era mieli świetnego, co jak co, ale i dodwaliło naprawdę na kupę na super świetnej roboty. To jest masakra. Ale to doskonale widać, jak się odpali Heretika, w którym potwory wyglądają po prostu paskudnie, a Heretik jest zrobiony w sensie niego co Doom. No, ale Heretik jest spierdzielony trochę. No. Ta gra nie była zła, ale... W Doomie po prostu te potwory są bardzo wyraźne. Pomimo tego, że są w bardzo niskiej rozdzielczości, to jednak są bardzo wyraźne i bardzo dobrze też szczegóły no, widać. No, przecież prawdziwy Doom był w 320 na 200, na 200. Dokładnie. Tak, no i te potworki to nie format, mają więcej niż 50 pikseli. Ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest, znaczy przyznam się, że trochę wstyd, bo no kiedyś, no miałem duży wkład z Kultaga i powinienem takie rzeczy wiedzieć, nie interesowałem się tym, ale zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że takie wiesz, słabej jakości tekstury i te sprite'y poprzez skalowaniu to wygląda lepiej, bo większość gier poprzez skalowanie wygląda jak źle. Na przykład DOSBox, nie? Jest mnóstwo takich gier, że jak przeskalujesz to się robi mydło. No tracisz na... no kontrast tracisz, nie wiem, wszystko. Jest na lawie, powiedzisz od początku zeszłego. A, faktycznie, no. Tak zostało to rozwiązane, że... jak ktoś się zginie na takiej podłodze, która robi krzywdę, to wtedy, pomimo tego, że jest włączona deflaga... Silnik traktuje to jako no. total waste, no, dosłownie. Że po prostu wpadasz w pułapkę, z której nie można wyjść, tak silnik zakłada. I dlatego cię odnawia na początku poziomu. Typical. No i czasami to właściwie spełnia swoją zamierzoną funkcjonalność. Bo czasami maperzy robią faktycznie takie pułapki bez wyjścia, jak wpadniesz, to już nie można wyjść. Weźmy. Wróć i teraz wyjdzie kurwa. Dzień dobry. 26 minut. 27 minut mamy. Ale jeszcze jest kolejny poziom, musimy w specjalnym filmie zacząć. Tak, ale to się spokojnie możemy sobie pozwolić. Jest to pierwszy film z tej serii, więc... Drugi. No, znaczy pierwszy film w sensie z serii Zagrajmy Razem Wady. Aha. No. Znaczy pierwsza seria. No pierwsza seria. Tak w sumie na gorąco w ostatniej chwili się zdecydowali, mamy ale czerwony. Nieważne. To są wszystkie klucze, możemy ten poziom zakończyć. No ja tak zawsze mówię. No i wiem, no wiem, no. Teraz można wyjść, tak? Tak, teraz można tutaj wejść. A co by się stało, jakbym tu został? Nic. No nic, to jest exit, no. Exit. I tym oto sposobem... Co? O, ktoś przeżył! Ale fail! Ale... Zostawiliśmy kogoś, nie chciało nam się pewnie ubijać. Ciekawe, tak, tej... Może impy ten, co na tych skałach... O, widzę, że Realm. No, myślę, że kiedyś weźmiemy się za wady tego człowieka, bo on robi naprawdę dobre... Tormentor, no, no. Tormentor, tak, dokładnie. To jest jego strona, no. To co, no, to możemy spauzować. Nie, wciskamy, bo teraz... Właśnie. Teraz jest mały żart. We interrupt this program. Czyli tak. Nazwę piosenki, która za chwilę się zacznie odtwarzać. To niech ty coś zobaczy pierwsze, jak ja bym miał spokój. Okej. Okay. Co to jest? Ja tego nie mogę zrozumieć, dlaczego... To jest też meme internetowy. Tak? Tak, ale bo... to jest joke. Tak, ale ja wyjaśnię, jaka jest historia. Koleś spalił kota. Żywego kota spalił. Palikota. W rzeczywistości nagrał to na filmie i postawił do tego filmu muzykę z Dooma. Lol. No i kolesie mu napisali, że nic nie sprawia, że palenie kotów będzie cool, nawet muzyka z Dooma. Not even Doom music. I o, z tego się zaczął taki mem Nedm. I do tego mima właśnie postawiono twarz tego kota, dokładnie, który tutaj lata. I tą muzykę, która leci w tle. Jest taka strona itmnt.com. To chyba jest mocniejsze, jak jest nasz dwóch, tak się tak, boja. Tak, jest to też zaraz powiem. To dokończę. Jest taka strona itmnt.com i jak się tam wpisze Nedm, to można właśnie znaleźć. Ojej, fail. No, oczywiście mamy też pasek postępu życia bossa. To jest postępu coś, się mówi. No, to jest też coś co ja zrobiłem, wymyśliłem, zaprogramowałem i tak dalej w tych skryptach. Cała biblioteka, którą ludzie mogą generalnie używać, jest udostępniona z źródła są. Oczywiście nikt tego nie używał, no bo tak, tak jak zwykle bywa. No bez ACS-u byłoby to ciężko, kurde, zrobić. To też sam robiłem, jak widać. Wyciąłeś po chamsku. Wyciąłem po chamsku, ale te efekty jak strzela, to później doklejałem, nie? No. W tym programie.
No bo ten wad to jest tak naprawdę trochę joke, bo tak naprawdę chciałeś sobie zakpić, zrobić coś fantastycznego, no i wyszło, nie? I za to dostajesz tak, to miał być joke, ale grywalny. Wyszedł za dobry joke. Grywalny. Po prostu to miało być z założenia, że miała być kłopota, ale miało się to wtedy to dać grać, tak? Tutaj możemy się no i da się grać. Tutaj możemy się napchać jeszcze zanim tam pójdziemy. No może się napchać, tylko... Już chyba nie wiem, czym się napchać. Dobra. No właśnie. To właśnie. Teraz kolejny poziom. To jeszcze to tak. Nagramy i będzie przerwa. Mhm. Spotkanie z szatanem. Tak, to sobie później te napisy do tego dorobisz, bo to nie ma dużo do przetłumaczenia. To jest nawet myślę, że... Nie no, sorry, udzieliło mi się słowo gimbus ostatnio, nie wiem dlaczego. To jest to jak po dzieciach Neo, tak? Gimbusy. Jesteś tam? No jestem. Po prostu ten, no tak... nic nie mówię, bo są napisy, nie? No okej. Okay. A muzyka jest z? Humor z klozetu. Muzyka to jest ze strony OC Remix i to jest remix jakiejś muzyki z Dooma. I to ci wolno było wrzucić, no, ale... Tak, tytuł się nazywa No Man is the Island, ale dobra, to powiem w następnym filmie, bo tutaj trzeba przerwę zrobić. Do następnego. Okej. Okay.